Przede wszystkim to, co chcę na początku, to wam chcę was przywitać, żebyście się tutaj czuli dobrze. Carissimi fratelli polacchi. Witam was serdecznie, moi drodzy bracia i siostry Polacy. Io sono venuta qui in Polonia con tutto il cuore. Przyjechałam tutaj do Polski z takiego pragnienia, z całym sercem. Anche per conoscere la casa del padre, la casa del grande papa, Benedetto. Również, żeby poznać dom rodzinny, można powiedzieć tego, rodzinny, ojczyznę wielkiego papieża. Con il quale io sono cresciuta. Z którym, można powiedzieć, ja wzrastałam. E guardandomi vedo la sua stessa luce nei vostri occhi. I patrząc na papieża widzę ten samo, to samo światło w waszych oczach, ten sam błysk. Sento il suo profumo e lo stesso sorriso e la stessa luce. Czuję jego zapach i tak samo ten uśmiech w was. Mamma mia, che emozione. Matko Boża, jakie emocje, jakie wzruszenie. Credetemi, davvero con cuore. Wierzcie mi, naprawdę, po prostu to, co chcę powiedzieć, mi jest serca i serce mi się rusza. Per noi italiani non solo un onore stare con voi. Dla nas, Włochów, nie jest to tylko honor, przywilej, że możemy być pośród was, ale... Ma è davvero miracoloso stare qui con voi. Ale to naprawdę jest cudownie być tutaj razem z wami. In questo momento il miracolo credo che siate proprio voi. Myślę, że w tym momencie to cudem to wy jesteście. Io ringrazio Giovanni Paolo II e Sua Santità chiedo di aiutarci ancora una volta dal cielo. Dziękuję papieżowi i jeszcze raz go proszę, żeby nam pomagał z nieba. Ora più di prima, perché ne abbiamo bisogno davvero. I proszę go, żeby nam pomagał teraz jeszcze więcej niż przedtem, bo naprawdę tego potrzebujemy. Fratelli miei, dovete sapere che noi cominciamo adesso a capire e a credere di stare qui con voi. Moi bracia, musicie zrozumieć, że my dopiero teraz do nas to dochodzi, że my tutaj jesteśmy pośród was. E ci sentiamo come essere tornati a casa. I czujemy się, jakbyśmy powrócili do domu. Anche io se non sono mai stata qui prima, ma il mio cuore è stato qui prima di me. Ja, chociaż tutaj nigdy nie byłam wcześniej, ale moje serce tutaj już było przede mną. Anche perché avendo già conosciuto alcuni Polacchi, sento la grande forza, il grande amore, la grande fede che avete voi. Bo już poznałam wcześniej paru Polaków i czuję tą właśnie wielką miłość, wielką siłę i radość, którą macie. E questo credo che sia anche la forza di Maria, che vuole radunare tutte le persone in la forza dell'amore. I myślę, że to jest tak samo siła Maryi, która chce zjednoczyć dzieci. Vuole radunare tutti i suoi figli che sono in questo momento nella tribolazione. Chce zjednoczyć swoje dzieci, które w tym momencie przeżywają trudności. Per consolarli e strappare loro un sorriso. Aby ich pocieszyć. E soprattutto dare forza e speranza, dove la speranza di Dio diventa per noi certezza, per noi cristiani. Aby przede wszystkim dać im pewność i nadzieję, gdzie dla nas ta nadzieja jest od Boga. E il mio cuore diceva che questo era il momento. Don Gregorio mi ha invitato tante volte. Con una grande tenerezza ha insistito per venire qui in Polonia. Ksiądz Grzegorz bardzo często zapraszał mnie, żebym przyjechała do Polski, ale ja uczułam, że to jest teraz ten moment, kiedy powinnam przyjechać.
Ma credo che questo, forse prima non era il momento, questo è il momento più adatto affinché possiamo stare veramente uniti insieme nella fede in Maria, in Gesù Cristo. Bo jest to moment, kiedy teraz możemy być razem, zjednoczeni w wierze z Marią i z Jezusem. Io mi sento così come il grande Papa Giovanni Paolo II è stato un grande Papa. Ja czuję, w jaki sposób papież Jan Paweł II stał się wielkim papieżem. E così io sento voi in questo momento grandi, grandi davvero, grandi per la vostra fede. I was właśnie w taki sposób odczułam, że jesteście wielcy ze względu na waszą wiarę, jaką macie. E io in questo momento mi sento molto piccola, proprio piccola, piccola, piccola. A ja w tym momencie czuję się bardzo mała, 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 maleńka. Voi siete un grande esempio per noi italiani. Vi jesteście wielkim przykładem dla nas, dla Włochów. E tutte le volte che vi vedo nella preghiera, per me diventa una commozione davvero grande. I zawsze, za każdym razem, kiedy widzę was, jak wy się modlicie, jest to dla mnie wielkie poruszenie. Voi siete stati sempre nei posti dove contano, nei posti alti. Wy byliście zawsze w tych miejscach, które są wysokie, które się liczą. Non solo agli occhi del mondo, ma soprattutto agli occhi di Dio. Nie tylko w oczach człowieka, świata, ale również w oczach Boga. Ovviamente adesso torniamo un attimo a Trevignano, in questa piccola cittadina dove il cielo si incontra con la terra. No, potem takie moje wstępie wejściu, bo odnośnie tego wyrażenia, co czuję względem Polski, teraz wrócimy do Trevignano, do tego małego miasteczka. E lì la prima volta i primi stranieri che arrivarono furono proprio i Polacchi. Do tego małego miejsca, w którym są te objawienia, do którego jako pierwsi obcokrajowcy przyjechali Polacy. E quindi mi avete insegnato molto, ma non solo a me. Noi abbiamo anche oggi un ragazzo di 20 anni, un nostro amico. Wy nauczyliście nas dużo, mnie, nas, ale przede wszystkim tego chłopaka, który jest z nami, który ma 20 lat, Francesco. E vorrei che fosse davvero testimone, in modo che da giovane, da ragazzo, potesse testimoniare la vostra fede e portare esempio nella nostra terra. Myślę, że po prostu, żeby był takim właśnie przykładem i przyniósł to doświadczenie wiary, waszej wiary na naszą ziemię włoską. Quindi intanto inizio con dirvi davvero un grazie, 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 grazie. Więc zacznę przede wszystkim panie Polako. Io? O grazie, sì, c'è Polako. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A że tego muszę się na zawsze. Pierwsze słowo na lotnisku, jak się pyta, to się mówi, jak jest po prostu dziękuję. E l'emozione, l'emozione. Bene, allora, tutta la nostra storia inizia a Trevignano. Dopo il matrimonio iniziamo da subito, cioè raccontiamo un po'. Okay. Teraz ja odpowiem na początku, jak się to wszystko zaczęło. Wszystko to nasze całe to doświadczenie właśnie wywodzi się z Trevignano, kiedy pobraliśmy się. Inizia nel momento in cui io e mio marito ci siamo conosciuti. I również rozpoczęło się wtedy, kiedy żeśmy się poznali. E allora per ringraziare la Madonna, visto che ci siamo sposati dopo solo 5 mesi, e abbiamo pensato che fosse una grazia. My pobraliśmy się po 5 miesiącach znajomości i uważaliśmy to za łaskę, więc aby podziękować Matce Bożej za tą łaskę. Allora abbiamo deciso di andare a Medjugorje per ringraziare la Madonna. Zdecydowaliśmy się, że pojedziemy do Medjugorje, aby podziękować Matce Bożej. E lì abbiamo acquistato, abbiamo prima, ecco, pensate. Ecco, giusto per dire, per spiegare a voi qual è il legame tra me e voi, tra to, noi. To, żeby wam wytłumaczyć, jaki jest związek między mną a wami Polakami, między nami a wami Polakami.
Allora, quando proprio mentre ero a Međugorje a Tihalina, non so se conosco sì, Tihalina, e io mentre pregavo sotto quella statua della Madonna, i na tego po prostu to, jak ktoś czytał książkę, to mógł od razu to wyczaić, właśnie ten związek z Polakami, kiedy byli w Tihalinie, kiedy ona się modliła pod figurką Matki Bożej. Ho incontrato un gruppo di polacchi. Spotkałam grupę polską. Che pregavano lì durante la messa con un sacerdote e io e mio marito eravamo gli unici italiani che ci siamo fermati a pregare con loro. Odprawiała ta grupa polska, miała mszę świętą w Tihalinie, a my byliśmy tylko w dwójkę z moim mężem jako Włosi i dołączyliśmy do tej grupy na mszę. E abbiamo a un certo punto dopo finita la messa questa una signora che noi pensavamo essere facente parte del gruppo di questi signori polacchi, di questi turisti. Była jedna kobieta, gdzie my myśleliśmy, że ona jest uczestniczką tej grupy polskiej. Si è avvicinata e ha detto a Gianni. Przyszła do Gianniego, przybliżyła się do Gianniego i powiedziała mu. Io ho bisogno di dirvi delle cose che vengono dal cuore. Potrzebuję wam powiedzieć pewne rzeczy, które noszę, pochodzą z mojego serca. E io siccome non sapevo cosa significasse una veggente, allora ho detto... Nie wiedzą, co to znaczy, że ktoś jest jakiś widzący. Allora ho detto, no, grazie, io non voglio sapere niente. Ona powiedziała, nie chcę nic wiedzieć. E invece questa donna con degli occhi bellissimi, molto, molto luminosi. Więc ta kobieta była piękna, miała bardzo ładne oczy takie jaśniejące, świecące. Dice di chiamarsi Elisabeth. Powiedziała, przedstawia się, że jest Elżbietą. E mi dice la Madonna in questo momento. I mówi mi Matka Boża w tym momencie. Dice che ti lascerà tanti doni e tanta grazia. Mówi, że obdarzy cię wieloma łaskami i darami. E io pensavo, io pregavo anche per avere un bambino, quindi pensavo, torno a casa e rimango incinta. Ja modliłam się o dziecko, więc pierwszy sobie pomyślałam tak, a wrócę do domu, to na pewno będę w ciąży, zajdę w ciążę. E invece evidentemente non era questa la grazia. Ale widać, że to nie była ta łaska. Quindi torniamo a Trevignano e prima ovviamente acquistiamo la nostra Madonnina, la statua di quanti centimetri? Di 38 centimetri. I więc wróciliśmy do Włoch, kupiliśmy figurkę Matki Bożej taką 38 cm. E tra l'altro, scusate, ma questa signora Elisabeth mi aveva anche detto, mi parlava dei primi del mese, ma io non ho capito bene cosa. Sì, mi diceva qualcosa inerente ai primi del mese, che io non avevo capito. Jeszcze wrócę do tej kobiety, do tej Elżbiety, która mówiła mi, że coś o początku miesiąca, ale ja nie rozumiem, o co chodzi. Quindi tornando a Međugorje, il pomeriggio rincontrammo lo stesso gruppo che c'era la mattina. Więc jak wróciliśmy z Tihaliny do Međugorje, to znowu po południu spotkaliśmy tą samą grupę Polaków. E quindi abbiamo chiesto di questa Elisabeth. Więc zapytaliśmy się tych Polaków, a gdzie ta pani, gdzie ta Elżbieta? Ma in effetti nessuno la conosceva e siccome avevamo anche fatto delle foto con il nostro tablet e sulla foto non c'era. Więc oni w tej Tihalinie razem z nią zrobili jeszcze zdjęcia. Więc pokazywali tej polskiej grupie chcieli pokazać, o kogo im chodzi. Okazało się, że jak wyciągnęli tablet, to jej na tym zdjęciu nie było. Quindi, chissà. Więc kto to wie, kto to był. E tornando a Trevignano, quindi portando dietro questa statuina che abbiamo comprato. Wróciliśmy do domu, do Trevignano, z tą figurką, którą kupiliśmy w Međugorju. E dopo un po' comincia a trasudare dell'olio, poi a fuoriuscire delle lacrime bianche. E pierwsze ta figurka zaczęła wydzielać z siebie olej. Potem były łzy białe, transparentne. Przezroczyste, normalnie łzy jak łzy, bo to białe to, no, białe jest białe.
E dopo ci fu la prima apparizione il 21 aprile 2016. I potem było pierwsze objawienie aprile 20 kwietnia w 1916 roku. 2016. 21 kwietnia 2016. E quindi dal 21 aprile 2016 alla la prima apparizione io non pensavo mai, quindi sentivo solo questa voce, figlia mia, figlia mia. Od tego czasu po prostu zaczął się te objawienia, ja nic nie rozumiałam, tylko słyszałam ciągle głos, moja córko, moja córko. E mentre ero con mio marito in camera da letto, stavamo guardando la TV. Kiedy właśnie, wydarzyło się to wtedy, kiedy byliśmy już w sypialni razem z mężem w łóżku, patrzyliśmy na telewizor. E a un certo punto io mi, girandomi da una parte perché non capivo da dove arrivasse la voce. Ja się obróciłam po prostu, bo nie wiedziałam skąd ten głos pochodzi, dochodzi. Quindi guardando da una parte della parete, vado in estasi e vedo lei. Popatrzyłam w stronę ściany i widziałam, zobaczyłam Matkę Bożą. E quindi ero insieme di sentimenti che non so spiegarmi perché è un po' paura, un po' non capire cosa sta accadendo in quel momento. Te uczucia, które mi wtedy towarzyszyły, to nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo było po prostu trochę jak strachu, co się wydarzy, co się będzie działo. Pensavo addirittura di essere diventata pazza, quindi. Przede wszystkim pierwsze pomyślałam, że skupiałam. E non sapevo neanche come dirlo a mio marito. I nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć mężowi, co się dzieje. Però la Vergine Santa invece ha detto non aver paura, sono la Vergine Santa. A Matka Boża powiedziała, nie bój się, ja jestem świętą dziewicą. E io sono qui perché vedo i vostri cuori. Jestem tutaj, bo widzę wasze serca. E vorrei, ecco, perché la vostra vita è piena di amore e di speranza. Ponieważ wasze życie jest pełne miłości i nadziei. E quindi immaginate la commozione, i pianti. Więc możecie sobie wyobrazić moją tą sytuację, moje zachowanie, ten płacz, wzruszenie. Ma la cosa incredibile è che anche mio marito si è inginocchiato, pur non vedendo nulla, però mi sto in ginocchio piangendo, quindi. Również mój mąż ukląkł, bo widział mnie klęczącą i płaczącą. E da lì cominciò la nostra avventura, se così dico, il cielo. I w ten sposób mogę powiedzieć, od tego momentu zaczęła się nasza przygoda z niebem. E quando dici il nostro sì è stato un sì enorme, grandioso, e preso tutto un pacchetto, perché quando dici sì al Signore non puoi dire sì solo ad una parte. I mogę powiedzieć, że po prostu kiedy mówimy tak, to jest takie, powiedzmy, zabranie całego pakietu, bo nie możesz po prostu powiedzieć Bogu tylko tak w jakiejś części. Anche se spesso all'inizio non si sa mai cosa si va incontro. Szczególnie, kiedy na początku nie wiemy, co nas czeka, na co wychodzimy, co będzie naprzeciwko nas. Anche perché la Madonna ti fa vedere tutte le cose più belle. Również w temu Matka Boża pokazuje nam wszystkie piękne rzeczy. Ci ha chiesto di aprire la nostra casa e lei ci avrebbe mandata tante persone per convertirsi. Mówiła również, żebyśmy otworzyli nasz dom na osoby, które będą się nawracać, które potrzebują nawrócenia. E quindi quello è il primo cambiamento della nostra vita. I to była pierwsza zmiana w naszym życiu. Dove non è più la nostra vita, ma è la vita degli altri. Ponieważ w tym momencie to już nie jest nasze życie, tylko to jest życie innych osób. Sempre per amore di Dio, ovviamente. E la Madonna ci ha detto, aprite le porte, e io ti manderò tante persone, non l'abbiamo fatto. Matka Boża powiedziała, otwórzcie wasze drzwi, a ja wam poślę wiele osób. Mi ha fatto vedere tantissime cose belle, anche in estasi. Mi ha fatto vedere il paradiso. Pokazała mi bardzo wiele pięknych rzeczy, pokazała mi raj. Un posto meraviglioso. Jest to piękne miejsce. E, ma dopo tante
anche dopo tante rivelazioni, tante cose. Ale po wielu objawionych rzeczach. Quando pensi che sia tutto meraviglioso, è tutto una grazia. Kiedy myślisz, że to jest właśnie wszystko takie cudowne, wszystko jest łaską. Poi inizia anche, purtroppo, quell'altro si arrabbia. Poi zaczyna się po prostu kolejna, powiedzmy, etap życia, że ten zły się zaczyna wściekać. E lì inizia tutto. I w ten sposób się zaczyna reszta. Ovviamente il primo anno iniziarono ad apparire sul mio braccio sinistro delle emografie. Przez pierwszym roku na mojej lewej ręce zaczęły objawiać się anche sulla mano. To po prostu takie różne napisy. Delle scritte, insomma. No właśnie na te zdania. E piano piano, e poi quando il mio vescovo iniziò a sapere di queste apparizioni, quindi anche ad avvicinarsi. I kiedy mój biskup usłyszał o tych objawieniach, zaczynał się przybliżać. E cominciò a farmi fare dei colloqui con un esperto di mistici. I po prostu musiałam mieć takie, no jak to się mówi, wywiady, nie wywiady, przejść przez badania odnośnie ekspertów do mistyki. Il quale ci aveva detto, iniziate, perché guardando questi segni sulle mani, sul braccio, mi ha detto, signora, si prepari perché si apriranno le stimate. Ma quello esperto ha detto? Sì, sì. Właśnie ta osoba, która ją badała, właśnie patrząc na to wszystko, co miała na tych swoich rękach, mówi, żeby się przygotowała, że będzie mieć również stygmaty, że może mieć stygmaty. E così iniziò. I w ten sposób się zaczęło. Quindi iniziarono le mani, poi i piedi. Zaczęły się ręce, potem nogi. Poi il costato, la spalla, la testa. No, z boku, ten bok i ramiona, głowa. E questo si ripete tutti gli anni, il periodo di Pasqua. I to się powtarza każdego roku w czasie Wielkiego Postu. Dal giorno delle ceneri, dal mercoledì delle ceneri. Ma la settimana santa? Sì, anche... no, 40 giorni. 40 giorni. Dal giorno delle ceneri. Od właśnie przez cały Wielki Post, od Środy Popielcowej. Nie tylko w Wielkim Tygodniu. E quindi ecco, questo in breve, più o meno, è la mia storia. To tak właśnie pokrótce ta nasza historia. Ovviamente se avete delle domande da fare, da siamo qui. Jeżeli po prostu chcecie zadawać jakieś pytania, to my tutaj jesteśmy do dyspozycji. Ja może dzięki za dziękuję bardzo za... Trzeba włączyć. Voglio aggiungere qualcosa perché tu sei molto umile delle diverse cose non stai parlando. Ja może dopowiem niektóre rzeczy, bo Gizela w swojej stronności ona tylko tak bardzo oszczędnie mówi. No, posiada rzeczywiście Pan Bóg obdarzył różnymi darami mistycznymi, bo to są dary mistyczne, takie no właśnie jak stygmaty, prawda? Posiada też jeszcze, wydaje się, że posiada, chociaż ona o tym nie mówi, chociaż już zaczyna mówić dar, ja ją raz u siebie, jeden raz w Polsce ją widziałem u siebie w domu. Kiedy przeżywałem bardzo trudny moment, kiedy się modliłem do Pana Boga o pocieszenie i ona się za mnie też modliła, widziałem ją u siebie w pokoju właśnie, kiedy jak gdyby przyszła mi pocieszenie. Ja jej o tym mówiłem, to jest dar bilokacji. Także też, także nie zapomnę tego dnia i widzę to miejsce, w którym właśnie wtedy się pokazała, pomachała mi, uśmiechnęła się i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Także rzeczywiście Pan Bóg obdarzył wieloma łaskami, wieloma darami. No, my wiemy, że jej bardzo ciężko jest mówić, w ogóle każdemu mistykowi jest ciężko mówić o darach, który Pan Bóg obdarza. Ojciec Pio mówił, że jest tajemnicą sam dla siebie. Padre Pio dice, ma che sono il mistero per me stesso. Noi sappiamo che sei mistero per te stessa. No i capiamo questo i rozumiemy, że Gizela wielu rzeczy sama nie rozumie i może kiedyś w wieczności zrozumie to, co
się dzieje, to co przeżywa w Polsce. Nell'eternità, forse in cielo, tu capirai queste cose. Allora io penso che sarebbe meglio che forse la gente ti fa le domande e tu provi a rispondere in queste domande. E poi tak, teraz kochani macie okazję, a więc wiecie już kim jest Gizela, jak to się zaczęło, jakie dary otrzymała. Ja może jeszcze tylko dodam, że w tym domu u nich, no właśnie, mówiła Czuczelkę, Nela Waslakaza, erano i diversi segni. Płakała Piangela Madonna, płakała figurka Matki Bożej, wkrótce zapłakała figurka Matki Bożej, po tym jak Matka Boża się objawiła, i zapłakał też obraz Jezusa Miłosiernego. Są napisy na ścianach, na drzwiach są napisy z drzwi, z framugryny. No, tych znaków jest naprawdę wiele, różnych znaków. To wszystkich nie będziemy analizować tutaj, bo to nie o to chodzi, żeby wzbudzać ciekawość. Natomiast Gizela przyjeżdża do nas z pewnym duchowym przesłaniem. Matka Najświętsza kieruje Pan Jezus do nas duchowe przesłanie. Wzywają nas to właśnie do czego? La Madonna, Jezu Misericordioso, tramite te, ci chiedo a qualcosa, vogliamo sapere a che cosa ci chiedono, qual è il nucleo del messaggio, dei messaggi di Treviano Romano. Voglio chiedere, è la mia domanda di questo. Allora, ma jeszcze po polsku. La Madonna chiede. Przetłumaczę pytanie księdza. No właśnie o to chodzi, że powiedzieli sobie po włosku, odpowiadają, a wy nie wiecie o co chodzi. Pyta się, po prostu zadał pytanie, jakie jest przesłanie, przesłanie Treviano Romano, do czego Matka Boża nas wzywa? La Madonna, la cosa principale, che sia la Madonna che Gesù chiedono, è la conversione. Przede wszystkim Matka Boża i razem z Panem Jezusem wzywają nas do nawrócenia. Ma la conversione urgente. E takie nawrócenia, powiedzmy, pilnego. Ormai non c'è più tempo. Bo już nie ma czasu. I potenti hanno giocato con Dio. Wielcy, wielmożni bawili się, można powiedzieć, grali z Bogiem. E forse anche per questo ci ritroviamo in questo modo, in mezzo alle pandemie. Dlatego być może z tego powodu znajdujemy się teraz, świat znajduje się między pandemiami. Quindi loro chiedono convertitevi perché ormai il tempo è finito. Matka Boża, Pan Jezus błaga, prosi, nawróćcie się, bo czas jest skończony. Non sarà la fine del mondo. Nie będzie końca świata. Ma sarà la fine di questi tempi. Ale będzie koniec tych czasów. Ormai Gesù è alle porte e tante persone hanno pregato affinché potesse arrivare prima. Per come capire la fine dei tempi. Jak zrozumieć koniec czasu? Tutto quello che sta accadendo. To wszystko, co się teraz wydarza? Sinceramente, vuoi nel cuore, mi sembra tutto normale. A loro sembra tutto normale. Czy po prostu to, co się teraz wszystko wydarza, czy się wam wydaje, że to jest normalne? Io vorrei che fosse una tua vostra riflessione, perché si chiama to była wasza refleksja? Purtroppo si parla di guerra. Niestety mówi się o wojnie. Si parla di malattia. Mówi się o chorobach. Pandemia. O pandemia, o zarazach. Ci stanno togliendo, ci vorrebbero togliere la libertà. Chcą nam odebrać wolność. E anche su quello la Madonna aveva detto attenzione alla falsa libertà che diventerà dittatura. I Matka Boża również powiedziała, by uważać na fałszywą wolność, która będzie na ziemi. Quindi tutto questo gran caos, noi a volte sappiamo solo quello che succede nel nostro paese. To wszystko stwarza wielki chaos. My najczęściej wiemy tylko to, co wydarza się w naszym otoczeniu, w naszym miejscu zamieszkania, czy w pobliżu, w regionie. Ed è quello che vogliono che voi sappiate. La televisione vuole soltanto che tu devi sapere quello che loro vogliono che tu sappia. I po prostu wiemy tylko to, co oni chcą, żebyśmy wiedzieli.
tu jest przykład telewizji, że podaje tylko te wiadomości, które chcą, żebyśmy my wiedzieli. Invece purtroppo nel mondo succedono tante cose brutte. Ale niestety na świecie wydarza się bardzo wiele złych rzeczy. Considerate che in questo momento il demonio è davvero inferocito. Możecie sobie wyobrazić, że w tym momencie diabeł jest bardzo wściekły. Quindi Don Gregorio mi chiedeva come si fa a capire la fine dei tempi. Ojciec Grzegorz, ksiądz Grzegorz, zapytał się, jak należy rozumieć koniec czasu. Tutte le cose anormali che stanno avvenendo. To są wszystkie te rzeczy anormalne, które się wydarzają. Se volete, se hanno voglia di fare qualche allora, innanzitutto, ovviamente, prima della fine ci saranno dei segnali ancora più forti per noi. Innanzitutto ci sarà l'avvertimento. E to co będzie, to będą questi segnali davanti dla nas. Che la Madonna dice essere prossimo. Przede wszystkim jako takie ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które mówi, że to będzie już jako przyszła, kolejna rzecz. E in quel momento lei ci dice che saremo per 15 minuti in estasi. Tutti quanti. I Matka Boża mówi, że w tym czasie jakby to ostrzeżenie, że będziemy przez 15 minut wszyscy tak jakby... Con Dio. W ekstazie. W ekstazie z Panem Bogiem. Per, e saremo faccia a faccia con Lui, dove davanti a noi passerà la nostra vita. I będziemy to przez te 15 minut przed Bogiem, twarzą twarz z Bogiem i gdzie przez ten czas przejdzie przed naszymi oczami nasze życie. Quello credo che sarà l'ultimo atto di misericordia di Gesù. E to będzie jako ostatni akt miłosierdzia Bożego. Allora, quello che io chiedo, non riduciamoci a questo tempo, no? No, non arriviamo alla fine di questi tempi, ma cerchiamo di fare prima tutto quello che è possibile fare per noi. Quindi teraz nieoczekiwani na przyjście tych czasów. Ale zanim to nastąpi, żebyśmy szukali wszystkich sposobów, żeby się nawracać. La Madonna e Gesù dicono, soprattutto la Madonna. Matka Boża przede wszystkim mówi, bo mówi również Jezus, ale szczególnie Matka Boża. Dice, aprite vostri cuori. Otwórzcie wasze serca. E non abbiate paura di far entrare Gesù. I nie bójcie się wpuścić do tego serca Jezusa. Nelle vostre case. Do waszych domów. Nelle vostre famiglie. Do waszych rodzin. Perché oggi stanno per distruggere, vogliono distruggere anche la famiglia. Ponieważ dzisiaj to, co chce świat zrobić, to przede wszystkim zniszczyć tę rodzinę. E invece noi dobbiamo essere bravi a far entrare Gesù. A my musimy być po prostu dzielni, żeby wpuścić, pozwolić wejść Jezusowi. Vedete, fratelli carissimi, la strada che porta Gesù non è sempre facile. Wiecie, moi bracia, że droga, która prowadzi do Jezusa, nie jest zawsze łatwa. Anzi, non è mai facile. Przede wszystkim, może więcej, nie jest nigdy łatwa. È piena di sacrifici, di sassi, di spine, di cadute. Jest pełna cierpienia, trudów, kamieni, upadków, torni. Ma quando ci rialziamo perché abbiamo fede, una fede forte. Ale kiedy powstajemy, mamy wiarę mocno, allora saremo più forti di prima. Będziemy jeszcze mocniejsi niż wcześniej. Noi dobbiamo non avere la speranza, ma come ho detto prima, avere la certezza che questo accade. My nie możemy mieć tylko pewność, nadziei, że to się stanie, ale pewność, że tak będzie. E a volte dicono che la Madonna di Trevignano è un po' disastrosa. Beh, è un po', insomma, dà dei brutti messaggi, messaggi molto forti. To, co właśnie często si słyszy, che Trevignano, Matka Boża, daje takie wszystkie mocne orędzia. Ma dobre. Ma la Madonna è una mamma. Ale Matka Boża jest matką. E come una mamma dice ai propri figli, fate attenzione. I tak jak normalna matka mówi do swoich dzieci, uważajcie.
Perché se prendete una strada potete cadere dal baratro. Bo jeżeli weźmiecie tą złą drogę, to możecie się po prostu spaść, nie? Wywrócić. Allora lei invece ci invita a dire prendete le mie mani. Marenka, musisz wyjść. Ja nie słyszę co ona mówi. Przepraszam, bardzo, ale... La Madonna dice prendete le mie mani. Matka Boża mówi uchwyćcie się u moich rąk. E fatevi seguire da me. I pozwólcie się prowadzić przeze mnie. Con il Santo Rosario, con la preghiera. Przez modlitwę, przez różaniec święty. Questa, il rosario, voi lo sapete, no? Meglio di me, è l'arma più forte. Wy lepiej wiecie ode mnie, że różaniec to jest najsilniejszą bronią. Per scacciare il male, che aby zniszczyć zło. Che purtroppo in questo tempo sta cercando di prendere tantissime anime. Który w tym czasie szuka, żeby jak najwięcej ludzi zwieść, zabrać dla siebie. La Madonna piange soprattutto, ma anche Gesù. Matka Boża płacze, ale płacze również Pan Jezus. Quando vedono i giovani. Kiedy widzą młodzież. I giovani che si perdono nell'alcol, nella droga, nel gioco. Młodzież, która się zatraca w alkoholu, w narkotykach. E allora vorrebbe portarli sulla strada più bella, sulla strada migliore. Chciałaby Matka Boża prowadzić ludzi nas po pięknej, ładnej drodze. Macie niepowtarzalną okazję, która wam się w tym życiu nie powtórzy drugi raz, że możecie bezpośrednio zadać Gizeli pytanie. Dlatego bardzo proszę, jeżeli ktoś nie chce, żeby to opisze, ja chcę napisać, ale jeżeli ktoś ma bardzo proszę, ustalić się. Vedrà che piano piano la allontaniamo con la preghiera. I w ten sposób poprzez modlitwę to prześladowanie oddalimy. A jeżeli już to bardziej w uchach niż w Polsce.
Ale to już były u nas objawienia dla rozerki celeków, no i co z nabóstwem zrobił. No więc teraz mówmy o Trawinianu. Ewa. Ma pozwolenie biskupa. Sytuacja jest taka, że jak prowadzę stronę, czytelnicy pytali, ja tam stałem do księdza Grzegorza, ksiądz wyprzedział niego, przed mężem przysłał mi maile, gdzie są fotografie, gdzie biskup udzielił kaplicy osobiście z wizerą i ścianą, jest przy prowadzeniu różańca. Także musicie wiedzieć o tej prawdzie, bo jest wiele osób, które zwalcza to, ale zwalcza nieprawdą, a tylko prawda nas wyzwoli. Prawda jest taka, że biskup wie, biskup udzielił kaplicy, są zdjęcia u mnie na stronie, które Dziani przysłał, gdzie jest Dziani, jest Gizela i jest biskup z nimi, jest wystawiony Santissimo Sacramento, Najświętszy Sakrament i Gizela w obecności biskupa razem ze zgromadzonymi prowadzi, odmawiają różanie. To jest informacja dla was, bo musicie widzieć, bo prawdę trzeba znać. Co dalej każdy wybiera dla siebie. Ale jeżeli ja multiplikację per e-mail, to no i magnetyczną, bezpowo rozmawia, bo prawdę musimy wiedzieć. Po prostu jest pozwolenie biskupa, jak nie ma wierzchni, którym biskup odpowiada. Brawa Ewa. Grazie, no, ha fatto molto bene, cioè perché... Posso uzupełnić jeszcze od razu, żeby tych pytań mówiło, to nie musiałem czas tracić za to, że... Biskup nigdy, dla waszej informacji, Trawiniano Romanos znajduje się na terenie diecezji Civita Castellana, gdzie biskupem jest niejaki ksiądz biskup Romano Rossi. Od samego początku, kiedy objawienia się zaczęły dziać, biskup, no poprosiłem, że nie znam, żebym nam o tym powiedział, ale biskup nigdy nie potępił i nigdy nie wypowiadał się przeciwko. To sobie musimy powiedzieć. Natomiast jak to wyglądało dokładnie, to niech Gizela opowie, bo to z pierwszej ręki będziemy mieć wiadomości. Sentu potresti raccontarci qual era il comportamento il vescovo per quanto riguarda la parigione fin dall'inizio. Sì, sì. Allora, inizialmente noi pregavamo, la Madonna aveva chiesto di fare del rosario a casa. Na początku Matka Boża poprosiła, żebyśmy modlili się na różańcu w domu. Noi abitiamo in una casa piccola, Don Gregorio, anche Eva ha visto. No, però... my mamy bardzo małe mieszkanie, ksiądz Grzegorz widziała to mieszkanie, to jest jakieś 60 metrów. E nonostante tutto lì dentro riuscirono ad entrare più di 100 persone a pregare. Więc na tych 60 metrach możecie sobie wyobrazić, że przychodziło setka ludzi. No jest tutaj teraz stówka. Un giorno è arrivato il vescovo. I pewnego dnia na to spotkanie modlitewne ten różaniec przyszedł biskup. E all'improvviso, perché non sapevamo che arrivasse. Tak sobie przyszedł i nie wiedział, że w ogóle, że będzie. E davanti la porta di casa ha detto: come è possibile che qui la gente prega, le chiese sono vuote? I pewna, wchodząc już w drzwi, mówi tak: jak to jest możliwe? Tu ludzie się modlą, a kościoły są puste. E quindi da quel giorno cominciò a seguirci lui per un periodo. I od tego dnia on nas obserwował, znaczy obserwował, no patrzył, co robimy, nie? Śledził, jak to się mówi. Disse proprio, da oggi sono io vostro padre spirituale. I powiedział: od dzisiaj ja jestem waszym duchowym przewodnikiem. E dopodiché ci ha dato prima una cappellina. I później dał nam na początku kaplicę. Poi una chiesetta piccola. Potem mały kościółek. E ultimamente ci ha dato la chiesa la più grande che c'è a Trevignano, Maria Assunta. A teraz na końcu kazał nam przyjść z różańcem do kościoła parafialnego. Noi abbiamo avuto anche la grazia che durante questi rosari, dove lui ha iniziato a fare i primi rosari miei. On zapoczątkował, można powiedzieć, te różańce i mieliśmy taką szczęście. E purtroppo nel momento in cui forse non rendendosi conto di quello che stava accadendo,
Panie Boże, być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się zaczyna wydarzać, dziać. Lui mi chiese di portare la statuina giù in chiesa. E poprosił, abym do kościoła przyniosła tą figurkę. Con la quale ha benedetto tutte le persone presenti. E gdzie pobłogosławił wszystkie osoby obecne. E dopodiché sono arrivati tutte le televisioni. Po czym wszystkie telewizje przyjechały. E allora ha avuto paura, poverino. I później można powiedzieć, no, że przestraszył się. Musicie wiedzieć jedno, że na świecie był tylko jeden Wyszyński. Amen. Po prostu nie spodziewał się, że to aż tak daleko pójdzie. Ale przez ten cały czas, a 5 lat minęło, prawda, 21 kwietnia, nigdy nie wypowiedział niczego, co było przeciw objawieniom. Nigdy nie wypowiedział się publicznie przeciw Gizeli i żadniemu. I stąd dzisiaj, kiedy mam te kwestie, dziękuję, jakie są opasali, dał mi to teraz chyba policjone. Maj bezkłonną, publikamentem, a krytykato, nie la policjone, nie te personalmente, nie dziani, allora si può dire che si comportava bene. Assolutamente. No, ma non solo. Quando la Madonna mi fece vedere, io in una visione vidi la Madonna che mi disse 333. Matka Boża w pewnym objawieniu, w pewnym objawieniu mówiła 333. Allora mi fece capire, insomma, che voleva che si andasse in un posto che, insomma, noi abbiamo cercato tanto, poi abbiamo trovato. I zrozumiałam to, że mamy po prostu szukać miejsca. W końcu go znaleźliśmy. E la Madonna, l'abbiamo trovato perché lei ha detto questo è il posto, è venuta giù su una nuvola. Bo powiedziała, to jest to miejsce i objawiła się na tym miejscu na chmurze. E da lì andiamo a pregare in questa collina dove abbiamo messo la croce blu. I od tego czasu na tym wzgórzu się modlimy. Postawiliśmy niebieski krzyż i figurkę Matki Bożej. E torno, dico questo anche per dire che il vescovo, wracam do tego, aby to powiedzieć, bo również biskup ci ha dato anche l'autorizzazione, cioè ha autorizzato dei sacerdoti a confessare. I dał takie pozwolenie, a nawet nakaz kapłanom, aby podczas tych naszych spotkań spowiadali. Su quel posto, quindi su podczas tej modlitwy na ten wzgórzu, żeby przychodzili kapłani i mogli spowiadać osoby, które tam przyjeżdżały. Anche perché io avevo chiesto, secondo me, secondo quello che mi viene detto dal cielo, che la confessione è la prima parte della conversione, no? Bo to, co ja zrozumiałam, co mi zostało objawione, przez niebo, że spowiedź jest pierwszym krokiem do nawrócenia. Quindi sarebbe stato importante, devo dire che vescovo mi ha accompagnato, cioè non mi ha legato nulla. A więc, kochani, widzimy tutaj, io aggiungo il polego, widzimy tutaj, jak bardzo diabeł szaleje, używając nawet niektórych kapłanów w internecie, którzy albo nie rozumieją, albo celowo nie chcą zrozumieć, albo celowo kłamią, deprecjonując Trebiano i mówiąc no, po prostu kłamstwa, że biskup jest przeciwko, że biskup zakazał, że objawienia są nieprawdziwe, że są potępione przez Kościół i to są wszystko kłamstwa po prostu. Kłamstwa wymyślone przez szatana, wywołane z usta niektórych kapłanów, żeby te kłamstwa uwiarygodnić. Bo kłamstwo włożone w usta człowieka, od którego należy się spodziewać prawdy, staje się po powtórzeniu 100 razy czy 1000 razy tego kłamstwa prawdą. I wielu ludzi dzisiaj mamy, którzy powtarzają bezmyślnie, że Trebiano objawienia w Trebiano są zakazane, potępione, są nieprawdziwe, bo biskup. I powołują się na miejscowego biskupa, wkładając w jego usta, że on nigdy nie powiedział, ani nie zrobił. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć o tym tre, 3, 3, 3. Chodziło o objawienie, gdzie Matka Boża powiedziała, żeby każdego trzeciego dnia miesiąca o 3:00 po południu modlić się w miejscu, gdzie są trzy winie, trzy winnice, 3:00, 3:00, 3:00, 3:00, 3:00.
Trzy winnice, czyli to są trzy winnice. Trzy winnice. Na wzgórzu, to miejsce tak się nazywa, trzy winnice. To jest na takim wzgórzu nad jeziorem, bo w ogóle Trebiano mamy położone nad jeziorem, na takiej górze, na dole jest jezioro Braciano, z którego Rzym od czasu starożytnych czerpie wodę pintą. Do dzisiejszego dnia woda pinta właśnie w części, bo już w całości nie za spokaje potrzeby dużego Rzymu, ale kiedy starożytności w całości woda pinta była akwedukami właśnie z jeziora Braciano sprowadzana. Tutaj są osoby, które były w Trebiano Romano ze mną, także miałem okazję widzieć to na własne oczy, bo na cudze nie można, także no, jest to na pewno miejsce niezwykłe. Sam dziecięcą kierunku jest w Trebinie, ja mam prosto ekscytowany, szelto na czelo, No kochani, konkretne pytania, albo coś, czekać, to dokończę. No, bo co, bo niektórzy już tutaj przysypiają, co stąd widać z tego stołu i tutaj mi do ucha mówią. Ale spoczynek w Duchu Świętym to jest tak, że... Mnie on też, kochani, mnie on też ogarnia często, ostatnio zwłaszcza jak rozmawiam różaniec, to powietrze po 20 latach uniesienie i odjeżdżam, także bardzo dobrze rozumiem te osoby. Proszę bardzo, Maciek. Pierwsze dotyczy szczepień, ponieważ Matka Boża kilka razy przestrzega przed szczepieniem się. I teraz chciałem zapytać właśnie więcej, czy przez ostrzeżenie, sposób, w jaki Matka Boża mówi, to jest coś takiego bardzo śmiertelnego, co powinniśmy za wszelką cenę unikać, czy to jest właśnie głosie Matki Bożej, w jaki sposób ona to mówi, czy to jest raczej taka rada po prostu, ale jest to nie będzie. I drugie pytanie. Może czekaj, niech może nie sempre detto già a preghiera qualche anno fa di fare attenzione ai vaccini. I już ci, którzy po prostu siedzą orędzia, to możecie wiedzieć, że już kilka lat temu powiedziała Matka Boża, bądźcie uważni na szczepionki. Attenzione. Uwaga. Non perché la Madonna fosse contro il vaccino, eh? Nie, może z tego względu, że Matka Boża byłaby przeciwna szczepieniu czy szczepionkom. Ma perché quando sono i vaccini puliti va bene. Bo kiedy szczepionka jest szczepionką, czyli jest normalna szczepionka, jest czysta szczepionka, altrimenti, jest dobrze. Altrimenti bisogna fare attenzione. A w innym przypadku trzeba uważać, co się wybrało do ciała. Per quanto riguarda, lui parlava del vaccino di adesso, giusto? Il vaccino della pandemia, no? Del COVID. Ty mówisz teraz o szczepionkach obecnych na COVID. Tak? Ma sai, ognuno è libero. Każdy jest wolny. Di fare quello che più ritiene opportuno. To co jest dla niego lepsze? Credendo alla scienza, ma anche dando retta alla sua coscienza. Wierząc, ale również po prostu będąc, dając wyraz swojej świadomości, nie? Będąc świadomym tego, co się robi. Tu sei, come ti chiami? Maciej. Ascolta. Ma ci słuchaj. Vedi, questo è un periodo di prove. To jest czas grandi prove. Wielkich prób. E noi dobbiamo capire quale deve essere la nostra scelta. A my musimy zrozumieć, jaki jest nasz wybór. Ok. Drugie pytanie. I moje pytanie jest takie, czy ta prośba jest skierowana, jak się wydaje, do rejonu, w którym mieszka właśnie Gizela, do Włoch, czy Polacy, czy cały świat też powinien zaopatrzyć się w taki zapas żywności?
czy słyszeliście z tyłu pytanie? Nie. Nie słyszeliście. A więc Maciu, ja Cię proszę, żebyś może powtórzył. I tutaj pytania może... Io pensavo dovesse arrivare qualcosa di brutto. Myślałam przede wszystkim, że musi miałaś coś wydarzyć niedobrego, złego. Perché non riguardava me, ma riguardava, cioè non noi in Italia, ma riguardava il mondo. Bo to nie odnosiło się do nas, do Włoch, tylko do całego świata. Poi invece ho capito il perché. Ale potem zrozumiałam, dlaczego tak powiedziała Matka Boża. Spesso, almeno in Italia, ma credo un po' dappertutto. E con questo virus, con il Covid, często we Włoszech, również w całym świecie, z tym wirusem, molte persone hanno perso anche il lavoro. Wiele osób straciło pracę. E devo dire che tantissime persone che conosco, i muszę powiedzieć, że bardzo wiele osób, które znam, hanno ringraziato il Signore per questa possibilità che hanno avuto di mettere da parte del cibo. I że dziękowali Bogu za to, że mogli zgromadzić to pożywienie na ten czas. Perché qualcuno ritrovandosi senza lavoro ha detto: se io non avessi avuto quelle scorte, non avrei cosa dato da mangiare a mio figlio. I potem ludzie się sami tak jakby spostrzegli, dziękowali Bogu, że jakby nie zrobili tych zapasów wtedy, to by potem nie mieli co dawać, z czego karmić rodzinę. Io non so qui in Polonia, ma in Italia c'è stato un momento in cui nei supermercati non si trovava più niente. Nie wiem jak u was w Polsce, ale we Włoszech była taka sytuacja, że w supermarketach nie było nic. Come la farina, il lievito, per fare anche il pane in casa. Tak jak mąka, żeby po prostu móc nawet zrobić chleb, drożdże, żeby móc zrobić chleb w domu. Tego nie było. E invece con le scorte, siamo riusciti a... A mając te zapasy, dali radę ludzie przeżyć. Queste sono anche le grazie di Dio. Pensate che mi racconto un piccolo aneddoto soltanto e poi chiudo. Teraz faccio pure taką aneddotę, potem zamknę. Il giorno prima della chiusura totale in Italia. W pierwszym dniu całkowitego zamknięcia Włoch. A marzo, e successe, mio marito mi chiamò da lavoro e mi disse: mój mąż dzwoni z pracy i mi mówi: vai fuori che è arrivato un pacco per noi. Wyjdź razem, bo przyjechał do nas, paczkę mamy. Noi ma non ci pensavamo neanche, però è arrivato un signore con un camion a portare 70 kg di prosciutto. Mówi, wyszła, a tutaj po prostu nie wiem skąd, co gdzie, przyjechała furgonetka, przyjechał facet i przywiózł 70 kilo szynki. Infatti abbiamo diviso con tutti quanti i nostri fratelli, insomma il nostro gruppo. Oczywiście po prostu podzieliliśmy to w tej całej naszej grupie. E da lì domani hanno chiuso tutto, quindi almeno avevamo la ragione. A da drugi dzień zamknęli wszystko. Anche questi sono i regali dal cielo. To mamy prezenty z nieba. No to zadawaj to pytanie. Słuchajcie, zbieracie po pani. W książce jest napisane, że Matka Boża chroni drewniano, w tym czasie nie było ani jednego przypadku COVID. Czy nadal jest tak samo, czy już nie tak naprawdę nie było? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.
protegge. Treviniano e che non era in nessun caso di Covid. È vero? E ancora adesso. È vero? Tanto ci saranno pochissimi, 2-3, ma non di più. Były dwie, trzy przypadki, ale nie więcej. Ma la cosa brutta del loro, sai qual era? Che purtroppo non apprezza nessuno. Najgorszą rzeczą z tego jest to, że nikt tego nie docenia. A Trevignano. Że mieszkańcy tego nie doceniają. Quando io ho detto un giorno ringraziamo la Madonna, kiedy ja pewnego dnia powiedziałam podziękujemy Matce Bożej, mi hanno risposto uccidiamo. A odpowiedzieli zabijemy. Kochani, dalej nas zawsze proszę panie. Volevo aggiungere una cosa, che qui parliamo di Covid, parliamo di malattie eccetera, però forse ci dimentichiamo che, come dice Gesù, che la fede salva, quindi chi si affida veramente alle parole di Gesù non credo che debba avere paura. Bierze na serio to słowo Jezusa, to nie przypuszczam, żeby był chory. E la stessa cosa lo dice la Madonna. I tę samą rzecz mówi Matka Boża. E Gesù ha promesso. Pan Jezus obiecał. Che nel momento in cui. Że w momencie, w którym. In questa vita terrena. To życie ziemskie. Si abbia un problema di lavoro, di qualunque altra cosa. Jest pewne problemów. Pracy i wszystkiego innego. Nulla im mancherà. Nic im nie będzie brakować. Bisogna avere coraggio. Trzeba mieć tylko odwagę e fede. I wiarę.